Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Witam Państwa w niedzielnym programie poświęconym savoir vivre. Będę dzisiaj odpowiadał na Państwa pytania czy uwagi. Pierwsze. Do czereśni powinna być podana mała miseczka, oprócz talerzyka, którą podsuwa się wprost pod usta. Łyżeczka do przenoszenia pestek jest niewygodna i wygląda to dużo mniej estetycznie. To a propos tego, jak podawałem receptę na to, jak jeść czereśnie, prawda? Że czereśnie, jeżeli są w naczynku z ogonkiem, bierzemy za ogonkiem, wkładamy do ust, urywamy ogonek, zjadamy czereśnie, a pestkę wypluwamy albo na łyżeczkę, albo tutaj. I odkładamy na specjalny talerz. No i teraz etykieta to nie jest coś dowolnego, co sobie według własnego widzimisię, według własnego wyrozumowania, według własnego doświadczenia określamy. Etykieta jest jak matematyka. Z dwóch powodów. Znaczy, po pierwsze, inaczej. Można to udowodnić, pokazując, że w podręcznikach, które są ze wszystkich krajów: Włochy, Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, że tam wszędzie będzie to samo wskazanie. I dlaczego to wskazanie jest takie samo? Dlaczego to jest matematyka? Odpowiedź, bo po pierwsze, to jest wynik doświadczenia wielu pokoleń, jak najlepiej, a po drugie, i o tym pamiętajmy, to jest kod kulturowy. Jeżeli ktoś robi zgodnie ze wskazaniami etykiety, przesyła informację, że on jest człowiekiem ze świata savoir-vivre. Jeżeli robi na własną rękę, to znaczy, że lekceważy świat savoir-vivre albo go nie zna, co o nim źle świadczy. Teraz druga uwaga. Uwaga. Obrać jabłko bez dotykania rękami? Trzy znaki zapytania. Jak? Znak zapytania. Po co? Znak zapytania. Zasada jest taka. Podczas posiłku, lunchu, obiadu, savoir-vivre pojawiają się zawsze owoce. Gdzieś tam pod koniec. Te owoce mogą pojawić się w dwóch formach. Mogą pojawić się jako danie podane do stołu na półmiskach i na tych półmiskach owoce są obrane, pokrojone, powiedzmy kiwi są obrane, pokrojone w cztery cząstki, pomarańcze są obrane, rozdzielone na cząstki. Banan jest obrany, pokrojony na kawałki i tak dalej, i tak dalej. Jabłka są obrane, pokrojone na cząstki, gniazda nasienne są wycięte. I teraz przekładamy specjalnym sztućcem na swój talerzyk te owoce i jemy je za pomocą noża, specjalnego nożyka do owoców i widelczyka do owoców. Druga forma jedzenia owoców to jest wprowadzenie drugiej roli owoców, czyli umieszcza się je na środku stołu, w sferze dekoracyjnej, na paterach, w całości. No i teraz one ładnie wyglądają, natomiast pod koniec posiłku możemy zabrać się za ich jedzenie. I teraz oczywiście można je jeść w taki sposób, że bierzemy je do ręki i trzymamy je w ręku. Ale taki sposób jedzenia owoców wyznacza gospodyni, która czekamy, aż ona pierwsza sięgnie po owoc i go zacznie jeść. Natomiast jeżeli gospodyni nie je owoców, albo weźmie owoc i je go bez dotykania, znaczy dotknie go, owoce dotykamy, kiedy są w całości, poprzez przeniesienie ich ręką na swój własny talerz. I teraz obieramy je za pomocą noża, specjalnego noża i widelca, bez dotykania rękami. I tutaj są
I tak jak mówiłem, to jest proste, bo prowadząc szkolenia w wielkim biznesie, w wielkich koncernach, bardzo często dla szefów tych koncernów, na koniec robiłem konkurs jedzenie jabłka za pomocą sztućców bez dotykania. Oczywiście mówiłem, kto chce, niech się zgłosi do konkursu. Większość się zgłaszała. Okazuje się, biznes, ludzie na najwyższych stanowiskach w biznesie to są ludzie inteligentni, ludzie, którzy szybko się uczą, muszą się szybko uczyć i widać, jak po zjedzeniu tego jabłka, jak dać im drugie jabłko, to już jedzą, jakby w życiu nic innego nie robili, tylko jedli jabłka bez dotykania ich rękami. Także to nie jest takie trudne. To tylko tak się wydaje. Natomiast o co tu chodzi? Tu znowu są dwa porządki. Pierwszy porządek. Pamiętajmy, że na uroczy... bo to się tak je na uroczystych przyjęciach. I teraz pamiętajmy, że na tych uroczystych przyjęciach, bo etykieta też ma pewien wymiar praktyczny, ma pewien wymiar zdrowotny. Znaczy ochrona zdrowia i życia, prawda? Jak na przykład nie jeść dużymi kęsami, czy jak się rozmawia przy stole, trzymać dłonie oparte na stole cały czas, jak się odpowiada komuś odłożyć natychmiast sztućce, prawda? To chodzi o to, żeby nie gestykulować w ogóle, a ze sztućcami w ręku szczególnie, no bo blisko siedzą dwie osoby i można im zrobić krzywdę. No i tutaj na uroczystych przyjęciach ludzie są w bardzo drogich ubraniach. Bardzo często są w bardzo drogich ubraniach. Taki garnitur z najwyższej półki, najdroższy ze specjalnych materiałów, szyty na miarę, może kosztować 30-40 tysięcy złotych. I styliści, to samo z kostiumem kobiety. Styliści mówią, że styliści, nie ludzie od Savoir Vivre, tylko styliści, mówią, że taki jeden ubiór powinniśmy mieć i powinien być tak uszyty, żeby można go było zwężać, poszerzać. I taki ubiór przekazuje się z pokolenia na pokolenie, matka córce, córka wnuczce, swojej córce i tak dalej, ojciec synowi i tak dalej. Ludzie zakładają koszule szyte na miarę, bo koszula szyta na miarę odpowiednio wystaje z rękawa, odpowiednio wystaje z tyłu. Te koszule też często są szyte na przykład z jedwabiu. Chodzi o to, żeby tego nie pobrudzić. Tym, co bardzo brudzi, jest sok z owoców. Jeżeli obieramy owoce palcami, no pozostają ślady tych owoców na palcach i później siebie dotkniemy, kogoś dotkniemy, szczególnie kiedy są tańce. I to jest pierwszy aspekt. A drugi aspekt jest oczywiście znowu ten sam kod kulturowy, prawda? Gospodyni może, nie znając wszystkich gości, chcieć coś się dowiedzieć o tych gościach, wtedy jakby doprowadza do tego, że owoce je się bez dotykania, i wtedy widać, kto dopiero co wchodzi w świat savoir vivre i jeszcze i życie spędził poza tym światem, a kto tkwi w tym świecie savoir vivre głęboko, bo ma dobre maniery. Dobre maniery, czyli ma opanowane wszystkie procedury w sposób perfekcyjny. Ostatnie na dzisiaj pytanie. Panie profesorze, dlaczego profesorze? Już tam kiedyś była taka afera, że ktoś mnie nazwał profesorem, a ja i później wszyscy mieli, znaczy wszyscy, no parę osób miało do mnie pretensje, że dlaczego pan nie zaprzeczył, że nie jest pan profesorem? No to zaprzeczam, że nie jestem profesorem. Panie profesorze, profesorze, pytanie dotyczy poruszania się na szlakach górskich. Jak spożywać posiłki? Czy w tym przypadku jednak można spożywać kanapki? W jaki sposób załatwiać potrzeby fizjologiczne, gdy przez wiele kilometrów brak toalety? Czy obowiązuje jakiś konkretny ubiór? Czy dopuszczalne są krótkie spodenki? Zacznijmy od ubioru. Znaczy, wycieczka w góry
to jest wycieczka w góry i wtedy zakłada się strój treningowy, czyli taki, który do gór najbardziej pasuje, odpowiednie buty, odpowiednie całe ubranie. Drugie, wycieczka ma swoje jakby zasady i oczywiście trzeba być, stosować się do wskazań etykiety, ale na wycieczce one inaczej wyglądają, prawda? Czyli oczywiście, że zabieramy kanapki, może tak być, że jak zabieramy napoje, to do nich jakieś kubeczki, prawda? Znaczy, żeby to może być, że zabieramy jakąś serwetkę, którą gdzieś tam rozkładamy na ściętym pniaku i jemy normalnie kanapki, jemy je odgryzając, tu wyjątkowo można odgryzać. To jest jakby inny świat, świat sportu i świat turystyki, tam zasady są uproszczone. Oczywiście chodzi o to, żeby się zachowywać zawsze, i tutaj już jest kwestia bontonu, prawda, wyczucia, zachowywać się elegancko, kulturalnie. No i teraz, w jaki sposób załatwiać potrzeby fizjologiczne? Ja pamiętam, w latach 70. przyjechała znajoma z Wielkiej Brytanii i po rozmowach z nią siedziałem ze znajomymi, z kolegami i mówię, zobaczcie, jaki ten Zachód jest zwariowany. Oni nawet nie potrafią zrobić siku poza toaletą. Nie potrafią się w żaden sposób załatwić poza toaletą. Znaczy, jak oni żyją? Bo w Polsce przecież, kiedy jechało się choćby nawet samochodem czy autobusem przez Polskę, no to autobus czy samochód zatrzymywał się na parkingu leśnym i jeżeli to był autokar z wycieczką, no to panowie na prawo, panie na lewo. Więc można tak zasygnalizować, żeby no bo nie mówię, nigdy nie mówimy innym ludziom, idę do toalety, albo chce mi się siku, prawda? No to można, ten, który prowadzi grupę przez góry, daje hasło, albo ktoś, kto czuje potrzebę, zwraca się do tego, kto kieruje grupą. No i ten zatrzymuje wyprawę i mówi, panie w lewo, panowie na prawo. No i zawsze trzeba być przygotowanym na takie ewentualności. Czyli krótkie spodenki, bo tutaj jeszcze pytanie konkretne, bo o ubiorze ogólnie powiedziałem, czy dopuszczalne są krótkie spodenki. Tak, tylko że no, to nie jest górski strój treningowy. Ludzie z tymi krótkimi spodenkami przesadzają. Jeżeli jesteśmy w górach, no to tak, może być ostra operacja słońca i spali nam nogi, mogą się pojawić jakieś jeżyny, które nas pokaleczą, prawda? Może się zmienić pogoda i nagle w krótkich spodenkach będzie zimno, prawda? Ja pamiętam taką przygodę, kiedy prowadziłem tajny wędrujący uniwersytet i nauczałem filozofii w górach na Słowacji, w miastach na Słowacji, w pociągach na Słowacji. No to był kwiecień, było 20 parę stopni, słońce, czyste niebo i mówię do grupy studentów, którą prowadziłem, wyjeżdżamy wyciągiem na 2000, prawie 2000 metrów, ubierzcie się ciepło, bo tam może być bardzo zimno, może być śnieg. No i powiedziałem i grupa liczyła ze 40 osób wtedy i się rozciągała na dużej powierzchni. No i wjechaliśmy tym wyciągiem na górę i idziemy, bo idziemy na szczyt, tam na szczyt było ze 100 metrów. Brniemy przez zaspy śniegu i ja się odwracam, a tam z tyłu idzie takich dwóch studentów drugiego roku w krótkich spodenkach, w koszulkach z krótkim rękawem, sini, trzęsący się z zimna. Natychmiast im kazałem wrócić do schroniska i tam na nas poczekać. Więc góry mają to do siebie, że krótkie spodenki jednak raczej tam z względów praktycznych nie pasują. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.